Witajcie. Dziś na przykładzie studium przypadku przyjrzymy się, jak dobrać zasilacz ze względu na parametry techniczne. Wyobraźmy sobie, że stoimy przed dylematem zakupu nowego zasilacza do obudowy swojego komputera. Zmodernizowaliśmy komputer, dokładając drugi dysk twardy i dodatkowy napęd Blu-ray. Niestety zestaw komputerowy bardzo hałasuje. Możemy również wydać określoną ilość pieniędzy na nowy zasilacz, około 200 zł. Pojawia się pytanie, jaki zasilacz wybrać? Na jakie parametry techniczne zwrócić uwagę? W ofercie lokalnego sklepu znaleźliśmy kilka zasilaczy. Pierwszym ważnym parametrem umieszczonym w opisach jest moc zasilacza. W zasilaczu pierwszym i drugim wynosi ona 600 W, a w trzecim 450. Wyliczyliśmy, że przybliżone zapotrzebowanie podzespołów w naszym komputerze po modernizacji wynosi 440 W. Teoretycznie wszystkie zasilacze powinny sprostać zasilaniu zestawu, jednak należy pamiętać, że nie każdy producent podaje moc ciągłą. Często w celach marketingowych podaje się w ofertach moc szczytową, chwilową. Poza tym warto pamiętać, że każda następna modernizacja komputera lub jego podkręcanie zmieni zapotrzebowanie na moc. Mając na uwadze tę sytuację, zawsze powinno się wybrać zasilacz o około 20-30% większej mocy. Drugim istotnym parametrem jest sprawność. Tutaj najlepsze osiągi posiada pierwszy zasilacz. Trzecim parametrem jest poziom hałasu. Na tym polu wyraźnie najlepsze osiągi ma pierwszy i drugi zasilacz. Jeżeli chodzi o cenę, to pierwszy zasilacz wyraźnie odstaje od reszty. Jest najdroższy. Przeanalizowaliśmy parametry. Najlepszym wyborem jest zasilacz z pozycji drugiej. Spełnia warunek cenowy, nie odstając za bardzo parametrami od najdroższego zasilacza w ofercie. Poza tym ma wyraźnie lepsze parametry od zasilacza trzeciego, będąc niewiele droższym oraz spełnia oczekiwania, jeżeli chodzi o poziom hałasu. Zakup pierwszego zasilacza byłby niepotrzebnie kosztownym wydatkiem. Ponieważ różnice wartości parametrów między pierwszym i drugim zasilaczem są niewielkie, nie ma potrzeby przepłacać aż 100 zł. Z drugiej strony zaoszczędzenie 30 zł w przypadku zasilacza trzeciego mogłoby skutkować problemami w zasilaniu podzespołów, większym zużyciem energii elektrycznej i nie rozwiązałoby problemu hałasu. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.